Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Daronek, a to jest typujemy weekend. Na weekend, w sumie na niedzielę jeden typ z soboty, bierzemy pod lupę 5 spotkań. Arsenal, Bormów, Newcastle, Manchester United, Real, Sociedad, Getafe, Fiorentina, Udineza i Hamburg, -Fruit Furt. Więc zaczynamy. Bierzemy najpierw spotkanie, które będzie o 13 godzinie dzisiejszego dnia, czyli w sobotę jak to nagrywam będzie w sobotę o 13, więc jak ktoś chce to postawić to niech szybko się decyduje no i szybko, teoretycznie dzisiaj powinny być same niedzielne typy no ale nie mogę znaleźć niedzielnego jakiegoś fajnego spotkania po dobrym kursie a tutaj w miarę pewny kurs co możemy powiedzieć o tym meczu, Hamburg SV w ostatnim sezonie zagrał świetnie w tym sezonie chcę to powtórzyć, ponieważ ostatnim zabrakło im jednego punkta do fazy yy, jednego punkta do fazy awansu do Bundesligi. No i grają ogólnie bardzo dobrą piłkę dążą, co możemy yy, zobaczyć na ostatnich ich meczach. Gry u siebie są bardzo yy, solidne, mało tracą, dużo strzelają. Wyjazdy już wyglądają gorzej, bo tracą bramki, ale też się strzelają, więc nie jest źle. Co możemy za to powiedzieć o drużynie przyjezdnych? Drużyna przyjezdnych gra w kratkę nie gra najlepiej. Ogólnie, wyjazdy ostatnio słabo. Ze Stuttgartem porażka, z Hanoverem Remis, który Hanover jest trzeci od końca. Sami są jakoś niewysoko w tabeli. 10 lokata to nie jest wysoka. Hamburg. Będzie chciał awansować znowu, powrócić do Bundesligi, więc przydadzą mu się punkty. A na własnym stadionie radzą sobie świetnie, z tą nawet różyną, Bo ostatni mecz to było 1-0. Czy dobrze kliknę? Nie, ile? To było 1-0 w Hamburgu. Wtedy możemy zobaczyć statystyki niby przeważające. No ale oczywiście sezon dla tamtych był tak samo czyli mało skuteczności. Niby dobrze wszystko im idzie, zobaczymy tu po statystykach czy po różnych rzeczach. Nawet oglądałem ten mecz, jak dobrze pamiętam, w tamtym roku. No i yy, idzie im dobrze, naprawdę. Umieją sobie skreować akcje, ale brakuje im skuteczności. To widzimy, że przegrywają 3-0, 2-0, remisują z Hanowerem czy ze słabszymi drużynami. No do tego naszym typem będzie niepokonany Hamburg od ostatnich. 5 spotkań u siebie. Kurs 1,40, znaczy tu jest pokazane 1,38, w Fortunie może spadł, ale to patrzyłem wczoraj. Czyli 1,38, 1,40 to jest dość dobry kurs. Kolejne no, spotkanie, na które bierzemy oko, to jest Fiorentina Udinese. Co możemy powiedzieć o ekipie Fiorentiny? Ekipa Fiorentiny zaliczyła farset na początku sezonu, przegrywając z Napoli z Genoa. A później zaczyna grać coraz lepiej. Możemy zobaczyć po tym, że zremisowała z Juventusem, zremisowała z Atalantą, wygrała z Milanem dość gładko na wyjeździe. A Udinezen, no, nie gra najgorzej. To możemy przyznać. No ale to dalej jest wyjazd. Udinese gra w kratkę, raz z Interem się przegra, raz z Bresią, raz wygra. Ale przeważnie to są wyniki 1-0-2-0. Jakby ktoś chciał zaryzykować, to bym pokusił się, że tu Fiorentina wygra i będzie plusy 2,5 albo Fiorentina z handicapem, ponieważ co możemy powiedzieć o tych dwóch ekipach? Fiorentina dużo strzela, dużo traci. Udinese mało strzela, mało traci. Obrona Udinese jest w miarę dobra, yy, obrana Fiorentina jest dobra, no ale mają tam luki i tracą dużo bramek. Yy, Udineza również nie grało z trudnymi rywalami, takimi jak Atalanta Bergamo czy. Yy, czy, 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 czy Juventus grało z Interem, no ale 1 do 0 to nie dużo, yy, duża przechrana jak na nich, no ale zobaczmy tutaj Fiorentina że zremisowała 2-2 z Atalanta, na wyjeździe i z Juventusem to naprawdę dobry wynik. No i teraz Fiorentina będzie wracać na swoje dobre yy, pole, czyli wracamy do top 6 bodajże tam jest do awansów. Zaraz to przejść. No to Fiorentina będzie starała się dojść do tego, to przejść. Dobrze, więc y tutaj typem będzie nas interesował to czysta Fiorentina. Kolejnym meczem to jest Real Sociedad Getafe. Czemu Real Sociedad Getafe? Getafe sezon gra kompletnie fatalnie aktualnie. Grają w Lidze Europy, jak dobrze pamiętam. To kolejną rzeczą, y jak dobrze pamiętam, to jest to, tak, grają w Lidze Europy. Czyli nie dość, że grałem tu, grałem jeszcze w Lidze Europy. Dużo zawodników może być zmęczonych. Yy, trener może yy, nie wystawić paru zawodników z powodu tego, że jest Liga Europy, gdzie sobie radzą w miarę dobrze. No, Real też że jest w formie. No, to jeszcze yy, nie gra jakieś ligi Europy, czyli nie musi rotować tak jakby składem, bo skład ma dość dużo czasu na odpoczynek. Kolejnym ważnym aspektem, czemu postawimy taki typ, a nie inny, to jest to, że Real Sociedad przegrał tylko 3-2 z Sevilla na wyjeździe. Wygrał 2-0 u siebie z Atletico Madryt. No i z takich ciekawszych meczów to tyle. Agata przegrało 0-2 z Barceloną, a reszta no to jakieś remisy, parę zwycięstw. Ale to większość remisują tych swoich spotkań. Nawet ja możemy zobaczyć, że Atletico Madryt a la was, jak już wygrywa Real Sociedad u siebie, no to do 0, a za to Getafe, no to wyjazdy tak ciężko, nie liczymy oczywiście Ligi Mistrzów, czyli z Knasnodarem darem meczu pierwszego, ale walencja yy, Getafe 3-3, Betis 1-1, Atletico 1-0, możemy od razu porównać jeden mecz, według mnie, tutaj Getafe przegrał z Atletico 1-0, tu Real Sociedad wygrał z Atletico 2-0, więc to może być jakiś yy, możemy się tym stosunkować. Więc yy, co jeszcze można o tych dwóch ekipach powiedzieć? No zobaczymy. Getafe traci dużo bramek. Dużo te strzela jak na drużynę z tak niskiego pułapu. Po, pu, pu. yy, Porównując na przykład Celtę Vigo, no to ich stosunek bramek yy, Getafe jest bardzo dobry. No a Real Sociedad myślę, że nie odpuści sobie tak dobrej lokaty ponieważ dziewczyni po piętach Atletico Bilbao Villarreal, Real. No i myślę, że utrzymają to i zwyciężą w tym spotkaniu. Kurs bardzo fajny, bo 1.92. Właśnie teraz mi się ładuje coś. Dobrze. Kolejnym meczem pod lupę, który bierzemy, to jest Newcastle Manchester United. Więc Manchester że United nie zagra Bailey i Pogba. To jest bardzo ważne. No ale co możemy o tych dwóch ekipach powiedzieć? Manchester United musi się wreszcie podnieść. Oni w ostatnim sezonie nie poszli nawet do Ligi Europy. Co nie mówię o Ligi Zemistrzów. Zajęli szóstą lokatę, no i muszą się pod woli podnosić, bo jak będą tracić tak punkty dalej, no to nie wróżę im nawet miejsca w top 5. Newcastle gra beznadziejnie, rozpoczęło sezon, wygrało tylko z jednym zespołem, którym jest Tottenham Spurs. No ale to możemy powiedzieć, że to był wypadek przy pracy Tottenhamu. Nie wiem co się tam stało Jakaś słabsza forma była wtedy Tottenhamu No ale widzimy od razu że 80% posiadanie piłki do 20% Co ciekawego możemy powiedzieć o Manchesterze United Manchester United gra średnio Gra w tej lidze a nie gra w lidze Europy zapomniałem i błąd Przepraszam No ale Arsenalem remis Z West Hamem porażka Z Leicester wygrana To można powiedzieć w sumie że grali z takim jakby Cięższymi już rywalami, niektórymi, a niektórymi jeszcze słabszymi muszą zagrać. W których, według mnie, yy, med z Watfordem, czy z Brighton, czy z Aston Villa, powinien być formalnością i zdobyciem punktów dla nich, i powrót, coś czuję, że będzie do jakiegoś 5-6 miejsc. Dlatego tutaj typem naszym będzie wygrana Manchesteru United. Co możemy powiedzieć, Newcastle gra u siebie słabo, no. Z Arsenalem porażka, z Leicester porażka. W yy, jakimś towarzyskim albo to było w Pucharze. Zaraz zobaczymy. Yy, F, FL Cup. Yy, z Watford. Ostatnią drużyną. Remis. Zremisowanie z trzecią od końca. Czwartą od końca albo piątą. Piątą od końca. No a co możemy powiedzieć o Manchester United? Remis Southampton. Remis Wolverhampton. Te słabo. No ale kiedyś trzeba się podnieść. I właśnie na takim rywalu powinien się podnieść Manchester United. Rywal niezamocny. No to zwycięstwo powinno też być w miarę pewne. No i mamy ostatnim typem, który jest Arsenal Bormów. No i już nie niego wchodzą. I zaraz dam szybką, krótką i zwięzłą analizę. No to patrzymy tutaj. Arsenal nie gra tylko na KZ. Bormów ma problemy aktualnie kadrowe parę kontuzji czy y, zawieszeń. Bormów dość wysoko jak na siebie, ale Arsenal, co możemy powiedzieć o, te, o tej drużynie? Arsenal u siebie jest nieziemski. W tamtym sezonie, pamiętam jak Arsenal grał, no to z ręką na sercu, jak stawiałem na wyjazd, no to remisy. Jak stawiałem u nich, to zwycięstwo. No i zobaczmy, tutaj było. 4-0, 5 -0, -2, 2 -2, 2 Później jakaś powinięta noga z Lyonem, ale ogólnie Arsenal gra bardzo dobrze u siebie Zobaczmy to Tutaj było nawet seria zwycięstw pod rząd bez żadnej porażki Bournemouth gra średnio na wyjazdach Wygrywa z drużynami, które są nisko w tabeli, czyli Southampton, Aston Villa Ale już Leicester który jest dość mocnym zespołem w tym sezonie, przegrywa 3 do 1. Ostatnio zremisował z West Hamem na własnym stadionie, no to może dobrze wróżyć, czy wygrało z Evertonem. No ale to jest dużo cięższy przeciwnik i to już nie jest własny stadion, tylko wyjazd, a Arsenal, poniesiony przez swoich kibiców, powinien bardzo gładko wygrać. Poza tym Arsenal, co możemy powiedzieć o tej drużynie? Yy, w lidze Europy radzi sobie świetnie, wygrywa no, ale raczej nie będzie sobie robił y, żadnych odpoczynków piłkarzy, ponieważ daje sobie 3-4 dni teraz, bo to jest mecz rozgrywany w niedzielę, a grali w czwartek, czyli w piątek, sobotę dał tak jakby odpoczynku. No, zagrał mecz, myślę, że w pełnym składzie, w najlepszym swoim, żeby utrzymać to wysokie miejsce w tabeli i nie dać właśnie. Yy... Innym rywalom doskoczyć, bo tutaj można powiedzieć, że ścisk jest między dru drugim a dziewiątym miejscem jest duży ścisk, bo tu wystarczy jedno zwycięstwo na przykład bormów nad Arsenalem, jedno zwycięstwo Tottenhamu, jedno zwycięstwo Chelsea no i Arsenal ogólnie odpada nawet na jakieś siódme miejsce. To wszystko się może bardzo łatwo zmienić. No, więc dlatego, Arsenal, yy, grając u siebie, no to zobaczmy jeszcze to. Stosunek branek bardzo ładny, stosunek punktów również ładny. Wyjazdy, zobaczmy, Arsenalu już nie są takie świetne. No, ale naprawdę, Obama jak jest w formie i powinni wygrać na swoim stadionie z y, Bormów. A więc, 12 minut minęło. Dość długa analiza, obszerna. Yy, ktoś mi napisał, żeby lepiej dawać takie dłuższe, obszerne analizy, no ale. Czasem, no i muszę krótsze. No to dobrze, no to za chwilę złożę kupon i pokażę Wam, jak to wygląda. A więc, tak wygląda ten kupon. Nie będę um, jeszcze się rozdrabniał nad, te, nad typami, czemu to, a nie inaczej. Trochę spadł faktycznie kurs na Hamburg, bo wczoraj stawiam y, kupony. To mogę powiedzieć, że kurs na Alscenar był 1,47, kurs na Manchester United 1,88. Wczoraj, oczywiście, przypomnę. Kurs na jest i, yy, i, i Real dać się nie zmienił. No a na Hamburg spadł o yy, z 1,41 do no 1,38. Więc zamiast 52 zł, tak jak tu ja mam, to będziecie mieć do wygrania jakieś 5 dyszek. Ale dalej myślę, że to jest dobry yy, zarobek. Miarę pewne typy, choć znając życie, no to zaraz będzie jakiś. Yy, niespodzianka, i na przykład Hamburg se zremisuje albo Bormów yy, wygra. No, dobra, bawimy się, typujemy. O to chodzi w tej grze. A więc dziękuję Was za oglądanie. Do zobaczenia. Następnym razem oceniajcie, lajkujcie, subskrybujcie. Na razie i cześć.